Andrzej Gajcy, witam serdecznie w programie Onet Opinia. Moim gościem dzisiaj jest minister w Kancelarii Prezydenta, Paweł Mucha. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie ministrze, czy się słyszymy? Dzień dobry, teraz pana redaktora słyszę. Dzień dobry. Panie ministrze, ponad 43% głosów oddanych na Andrzeja Dudę w pierwszej turze wyborów prezydenckich to jest sukces, wynik którego się spodziewaliście, czy powód do zmartwień dla sztabu urzędującego prezydenta? To jest oczywiście ogromny sukces, bo mamy kilkunastoprocentową przewagę pana prezydenta Andrzeja Dudy nad kontrkandydatem. To jest też ogromna liczba głosów, bo to jest ponad 8 milionów głosów, prawie 8,5 miliona głosów, które padły na pana prezydenta. I to jest zapowiedź zwycięstwa wyborczego, jeżeli chodzi o drugą turę, bo z jednej strony mamy ogromne poparcie dla pana prezydenta, z drugiej strony mamy najsłabszy w dziejach wynik kandydata Platformy Obywatelskiej, bo jeżeli spojrzymy na to poparcie procentowo, to nie tylko Bronisław Komorowski w 2010 roku w pierwszej turze, ale także i Donald Tusk w 2005 roku uzyskiwał większe poparcie niż Rafał Trzaskowski. Ja jestem przekonany, że dzisiaj miliony Polaków, wyborców pana prezydenta Andrzeja Dudy mają satysfakcję z tego, że głosowali na tego, kto okazał się zwycięzcą pierwszej tury i okaże się zwycięzcą także w drugiej turze. Ale oczywiście trzeba podziękować wszystkim Polakom, którzy brali udział w wyborach, dlatego że frekwencja była bardzo wysoka. I ta bardzo wysoka frekwencja to jest sygnał też mocnej w Polsce demokracji, naszego zaangażowania w wybory. I na pewno także wśród wyborców innych kandydatów są wyborcy, którzy będą stawiali znak poparcia przy kandydaturze pana prezydenta Andrzeja Dudy w drugiej. Panie ministrze, 43% do 30% to jest bezpieczna przewaga pana zdaniem. I skąd Andrzej Duda będzie czerpał głosy, aby w tej drugiej turze zdobyć te głosy, które zapewnią mu reelekcję? Oczywiście trzeba podchodzić z pokorą, bo to jest tak, że pan prezydent ma dzisiaj ogromną przewagę i to jest zarówno przewaga, jeżeli chodzi o liczbę głosów, czy jeżeli chodzi o ten wymiar punktów procentowych, o których rozmawiamy, ale na pewno to będzie okres bardzo ciężkiej pracy. Zresztą ta praca ma miejsce. To jest tak, że znakiem charakterystycznym tej prezydentury są takie otwarte spotkania z mieszkańcami. Wiemy, że prezydent był w każdym polskim powiecie, że zna polskie sprawy, nie musi się ich uczyć, że prowadzi ten dialog bezpośrednio ze społeczeństwem. Ale czy będziecie zabiegać o głosy kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury? Myślę tutaj głównie o elektoracie, wyborcach pana Szymona Hołowni czy Krzysztofa Bosaka, no bo raczej na ten elektorat, z tego elektoratu Andrzej Duda może uzyskać głosy raczej z lewicy i tych osób, które głosowały na Roberta Biedronia, nie? To jest przede wszystkim kwestia też programu. Programu, wiarygodności, to jest ileś elementów, bo z jednej strony prezydent stawia priorytet na polskie sprawy. O tym mówimy, takie kwestie jak rodzina, bezpieczeństwo, pracę, inwestycje, godność. To są te filary i tutaj jestem przekonany, że to jest ten element treści, który trafia programu do milionów wyborców. Ale po czyj elektorat będziecie chcieli sięgnąć w tej drugiej turze? Czy nie wiem, planowane są spotkania z Szymonem Hołownią, Konfederacją, Krzysztofem Bosakiem? Czy te rozmowy w najbliższych dniach się odbędą, czy nie? Ja myślę, że dla wielu wyborców Krzysztofa Bosaka naturalnym wyborem jest głosowanie na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Myślę, że dla wyborców, zresztą wyniki to pokazały, Władysława Kosiniaka-Kamysza, dla mieszkańców polskiej wsi, dla rolników nie ulega wątpliwości, że prezydent Andrzej Duda zna te problemy, zna, jeżeli chodzi o realia funkcjonowania polskich wsi, miasteczek, większych miast, problemy mieszkańców chociażby z bezpośrednich spotkań i że tutaj nie jest tak, że musi się uczyć Polski. Jestem przekonany, że wyborcy centroprawicowi, wyborcy centrowi będą głosować na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Ale czy sztaby będą ze sobą rozmawiały? Czy sztab prezydenta Andrzeja Dudy spotka się ze sztabem Szymona Hołowni, Krzysztofa Bosaka? Macie w planach te rozmowy w najbliższych dniach? To jest oczywiście tak, że wyborcy decydują samodzielnie. Można sobie wyobrażać rozmaite rozmowy, ale też elektorat danego kandydata, no to są osoby, które samodzielnie podejmują rozstrzygnięcia i głosują. Ja podobnie rozumiem też, jeżeli chodzi o wyborców pana Szymona Hołowni, bo powiedzmy sobie szczerze, ogromna większość tych wyborców to są tacy wyborcy, którzy nie akceptują Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj jest tak, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem Platformy Obywatelskiej, formacji, która
w każdych kolejnych wyborach prezydenckich, tak jak mówiłem, miała lepszy wynik niż ten, który on osiągnął teraz osobiście w tych wyborach. A z drugiej strony można powiedzieć tak, Platforma Obywatelska została odrzucona przez większość Polaków w roku 2015. Rafał Trzaskowski jest zastępcą Donalda Tuska w Europejskiej Partii Ludowej. Pamiętamy 8 lat dorobku rządów PO-PSL. To są tego rodzaju oceny, mówię tutaj o nastrojach w opinii publicznej, że nie wierzę w to, żeby wyborcy pana Szymona Hołowni powszechnie chcieli popierać Platformę Obywatelską. Jak już rozmawiamy o tym, jak będzie wyglądała ta kampania w drugiej turze, przed drugą turą wyborów, to mam bardzo konkretne pytanie, czy sztab Andrzeja Dudy będzie używał tak zwanej brudnej kampanii przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu? Tu nie ma żadnej brudnej kampanii ze strony sztabu pana prezydenta Andrzeja Dudy i na pewno sam kandydat, czyli pan prezydent, absolutnie nie akceptuje tego rodzaju kampanii. Natomiast oczywiście trzeba też przypominać określone fakty, czy mówić szczerze, bo jeżeli byśmy się godzili na nieprawdę w przestrzeni publicznej, to byłoby to niezrozumiałe, bo jeżeli mamy kandydata takiego, który nie przywiązuje wagi do polskich spraw, nie przywiązuje wagi na przykład do tego, jak głosował w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, to takie fakty na pewno będziemy przypominać. I ja panie ministrze pytam nie bez powodu. Bo jeżeli ja słucham dzisiaj takich głosów, które wskazują, że rzekomo w cudzysłowie na to trzeba się uśmiechnąć, pan Rafał Trzaskowski ma być kandydatem Polski Solidarnej, no to trzeba wskazywać, że ta Polska Solidarna w jego wydaniu, no to są rządy Platformy Obywatelskiej, która wiek emerytalny podwyższała, a w sytuacji takiej, kiedy on będąc posłem miał głosować w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, gdzie to był projekt pana prezydenta Andrzeja Dudy, głosował przeciw. Więc będziemy mówić prawdę o tym, co oznaczałyby dla Polski rządy Rafała Trzaskowskiego. Ale rozumiem, panie ministrze, że żadnej brudnej kampanii w wyciąganiu haków na Rafała Trzaskowskiego nie będzie. Pytam nie bez powodu, bowiem w tej kampanii bardzo aktywnie uczestniczy były prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski, przywrócony celowo przez Prawo i Sprawiedliwość z powrotem do zarządu TVP wbrew woli pana prezydenta. A pamiętamy, sprzed 15 lat to Jacek Kurski wyciągał Donaldowi Tuskowi dziadka z Wehrmachtu i pytanie, czy teraz nie sięgnie choćby do kart IPN i nie będzie wyciągał jakichś materiałów na choćby matkę pana Rafała Trzaskowskiego. Rozumiem, że może pan zadeklarować, że sztab Andrzeja Dudy nie będzie uciekał się do takich chwytów, jakie miały miejsce choćby 15 lat temu. Panie rektorze, pan redaktor, pan prezes Jacek Kurski dzisiaj pracuje w Telewizji Polskiej, informuje, więc to jest rola mediów, żeby informować także o tym, co się dzieje w ramach informuje kampanii. W sposób taki państwo specyficzny. Na łamach Onetu informujecie, tak, telewizja publiczna, Telewizja Polska, tak, czy inne stacje telewizyjne informują o kampanii. To jest prawo dziennikarzy też stawiać trudne pytania. Proszę zwrócić uwagę, że Rafał Trzaskowski unika odpowiedzi na trudne pytania i mieliśmy jego wypowiedzi, które myślę, że środowisko dziennikarskie bardzo bulwersowały, dotyczące jego no, takiego pełnego już pychy i arogancji, przekonania, jak to on wybory wygra, a nie będzie odpowiadał na trudne pytania mediów, tak, w tym mediów publicznych. Ja ale z tym odpowiadają na trudne tak, pytania, panie ministrze. Duda wygra dzięki swojemu programowi, dzięki swojej determinacji, dzięki ciężkiej pracy i dzięki też temu, że zna polskie sprawy i przedstawia wizję rozwoju Polski na kolejne lata. Ale jak jesteśmy przy mediach i trudnych pytaniach, no to ewidentnie też widać w dotychczasowej kampanii, że pan prezydent Andrzej Duda chodzi tylko na debaty do telewizji publicznej, gdzie no, te pytania choćby z ostatniej debaty ewidentnie zostały ułożone pod niego przez sztabowców i przez Jacka Kurskiego. Nie udziela wywiadów prasowych. Przepraszam, dokończę, panie ministrze. Pan prezydent też w kampanii nie udziela wywiadów prasowych do mediów, no, które też mogą mu postawić trudne pytania, choćby do Onetu. Wielokrotnie z takim wnioskiem i zaproszeniem do pana prezydenta występowaliśmy. Czy to się zmieni w drugiej turze, przed drugą turą? Czy pan prezydent weźmie udział w debacie jeden na jeden z Rafałem Trzaskowskim, może poza telewizją publiczną, w medium prywatnym, choćby w takim jak Onet? I czy też będzie udzielał wywiadów w mediach, które no, mogą mu postawić trudne pytania? Panie rektorze, oczywiście, że pan prezydent odpowiada na trudne pytania mediom i odpowiada także bezpośrednio będąc czy na spotkaniach krajowych, czy w czasie wizyt zagranicznych, także na
na spotkaniach jest taka możliwość. Natomiast jest pierwszym w historii prezydentem, który brał udział w debacie. Nie zdecydował się na to Bronisław Komorowski czy Aleksander Kwaśniewski, żeby współdebatować z innymi kandydatami. I to wynikało z szacunku do kontrkandydatów, ale także z szacunku dla zasad, reguł demokracji i elektoratów tych kandydatów. Więc no, pan prezydent Andrzej Duda zupełnie nowy format otworzył, bo debatował przecież z Rafałem Trzaskowskim. Ale debatował tylko w studiu Telewizji Polskiej, panie mistrze. I tutaj się musimy zgodzić, prawda? Debatował wcześniej z Małgorzatą Kidawą-Błońską, rozmawia z wszystkimi. Jeżeli chodzi o debatę, dzisiaj także bardzo wyraźnie pan prezydent się wypowiadał w Polskim Radio, że to jest rzecz do ustalenia pomiędzy sztabami, jeżeli chodzi o taką debatę. Ja nie wiem, czy rzeczywiście jest wola ze strony Rafała Trzaskowskiego debatowania, jakie będą ostatecznie te warunki zaporowe, które tutaj będzie sztab Rafała Trzaskowskiego formułował, no bo dobór stacji telewizyjnej, no telewizja publiczna jest zobowiązana z mocy ustawy i realizuje swoje obowiązki. To jest. Ale doskonale pan wie, panie mistrze, ile krytycznych opinii, także ze strony publicystów prawicowych padało pod adresem TVP, jeśli chodzi o organizację, o pytania, które pojawiły się w tej drugiej debacie prezydenckiej. Może warto jednak wyjść poza TVP i odbyć taką choć jedną debatę jeden na jeden, no nie w medium publicznym, nie w Telewizji Polskiej. Panie aktorze, ja się czuję teraz na łamach Onetu, które jest jednak medium konkurencyjnym w jakimś sensie, jak rzecznik prasowy telewizji publicznej. No nie mam żadnego wpływu na treść pytań. Ale które pan są jest w sztabie prezydenta Andrzeja Dudy. Tak jak pan redaktor ma pełną swobodę zadawania pytań, tak i dziennikarze innych mediów mają pełną swobodę zadawania pytań. Tylko my nie mamy tej możliwości zadawania pytania panu prezydentowi. To jest różnica między nami a choćby telewizją publiczną. Ale telewizja publiczna, tak jak mówię, ma ten obowiązek realizacji debaty. Ja uważam, że te debaty, które się odbyły, pozwoliły też Polakom nabyć pewnej wiedzy o poglądach kandydatów. Wielu tych kandydatów się prezentowało publicznie i to też jest wielka wartość, że prezydent Andrzej Duda pokazuje, że nie ma takiego poczucia wyższości, nie ma takiego poczucia, że nie będzie rozmawiał w pierwszej turze, tylko dwukrotnie już do takiej debaty stawiał. To jest specyfika też tej kampanii wyborczej i sytuacji pandemicznej, że wiemy, że wybory się nie odbyły. Panie mistrze, a wie pan, który z kandydatów do tej pory... Senat nad ustawą nie pracował tak, jak mógł pracować i wybory nie odbyły się w tym pierwotnym terminie. Panie mistrze, a wie pan, który z kandydatów do tej pory nie udzielił wywiadu choćby naszej redakcji? Z tych 11? Tylko Andrzej Duda. Więc chciałbym, kończąc ten wątek naszej rozmowy, na pana ręce skierować ponownie zaproszenie dla pana prezydenta, aby jednak zgodził się udzielić wywiadu, czy choćby przyjść na debatę jeden na jeden do Onetu. Zaproszenie też żeśmy wystosowali. Dziękuję za to zaproszenie i na pewno jesteśmy gotowi. To moja obecność też jest dowodem tego, że rozmawiamy bardzo chętnie. Wiem zresztą, że przedstawiciele sztabu w Onecie się wypowiadali po wielokroć. Dzisiaj pan prezydent jest też w tej niełatwej roli, bo z jednej strony jest urzędującym prezydentem. Są te wyzwania związane z jego obowiązkami, które się skupiają na zdrowiu publicznym, które się skupiają na skutkach społeczno-gospodarczych, także COVID-19. Z drugiej strony prowadzi aktywną kampanię i tu jest ten moduł otwartych spotkań z mieszkańcami. Wiemy, że jest tym pierwszym polskim prezydentem, który był w każdym polskim powiecie, więc to też jest pewnie tak, że poziom satysfakcji dziennikarzy, ja to rozumiem, może być umiarkowany, bo nie każde zaproszenie na wywiad spotyka się z naturalnym, natychmiastowym odzewem. Doskonale pan wie, że ale czasami jedni czekają kilka miesięcy, a nawet lat, drudzy krócej. Kończąc ten wątek, bo chciałbym zadać panu jeszcze jedno pytanie. Jak sam prezydent Andrzej Duda, jak sztab zareagował na słowa prezesa Porozumienia Jarosława Gowina, który tuż przed ciszą wyborczą, przed pierwszą turą powiedział, że wygrana Rafała Trzaskowskiego nie oznaczałaby katastrofy. No to jest głos z obozu Zjednoczonej Prawicy, no który, no myślę, że mógł zdziwić wiele osób. Ja jestem przekonany, że dla dobra Rzeczypospolitej, dla dobra polskich spraw powinien wybory wygrać pan prezydent Andrzej Duda. Oczywiście decyduje społeczeństwo, decydują wyborcy. To jest jeden z przywilejów demokracji, możliwości wyboru w naszym systemie prawnym, bezpośredniego wyboru przez wyborców prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I ja nie mam żadnych wątpliwości, że dla dobra polskich spraw potrzeba nam wyboru prezydenta, który zna polskie sprawy i ma też szczególną wrażliwość społeczną, który zrealizował programy, ogromne programy wsparcia dla rodziny, który podniósł poziom bezpieczeństwa. Ale dlaczego Jarosław Gowin robi takie rzeczy? Dlaczego Jarosław Gowin mówi takie słowa, no tuż przed wyborami?
Mamy jednoznaczną deklarację dzisiaj liderów wszystkich Zjednoczonej Prawicy co do poparcia pana prezydenta Andrzeja Dudy. Reguły demokratyczne zdecydują, ale jestem przekonany, że ze starcia wyborczego dla dobra Rzeczypospolitej zwycięzcą wyjdzie Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Jarosławem Gowinem i mówi mu: Jarek, ugryź się lepiej w język, co ty robisz? Nie pytałem pana prezydenta o wypowiedź czy wywiad pana premiera Gowina. No, prezydent skupia się, tak jak rozmawialiśmy, na bezpośrednim kontakcie z wyborcami, na ważnej agendzie też krajowej, międzynarodowej. Widzimy, jak ten kalendarz jest wypełniony, ale ja jestem pewny tego, że miliony Polaków dzisiaj mają tę wiedzę, że potrzeba nam prezydenta, który przedstawia wizję ambitnej Polski, który mówi o milionie nowych miejsc pracy, ale też takiego polityka, który jest wiarygodny. No, politycy Platformy Obywatelskiej po wielokroć Polakom słowa nie dotrzymywali, ich oszukiwali w różnych sprawach. Andrzej Duda to, co zapowiadał w 2015 roku, to zrealizował. Dzisiaj jest przygotowany do tego, żeby swoją misję kontynuować. Będziemy ciężko pracować, żeby przekonać wyborców do tego zwycięstwa. Ja wierzę, że to zwycięstwo będzie zwycięstwem pana prezydenta Andrzeja Dudy. I tutaj stawiam kropkę. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za udział w programie. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.